Witam Was serdecznie i zapraszam na kolejną kryminalną historię. Dziś powędrujemy do Anglii i będzie to sprawa z lat 30. Zapraszam Was serdecznie. Mona Tinsley urodziła się 14 listopada 1926 roku. Była jednym z siedmiorga dzieci Wilfreda i Lillian. Na temat relacji rodzinnych i sytuacji materialnej Tinsleyów nie udało mi się znaleźć zbyt wielu informacji. Rodzina mieszkała w Newark and Trent przy Torby Avenue. Mona w późniejszym okresie swojego życia uczęszczała do pobliskiej szkoły przy Guildhall Street. To właśnie spod budynku szkoły dziewczynka została uprowadzona 5 stycznia 1937 roku. Tego dnia dziesięciolatka powinna być w domu parę minut przed godziną 16. Lecz kiedy się nie zjawiła, rodzice początkowo sądzili, iż mogła udać się do którejś z koleżanek. Reakcja rodziców na nieobecność córki była dość szybka. Już o godzinie 17 Wilfred przemierzał ulice miasta i odwiedzał domy przyjaciół Mony. Wieczorem rodzice poinformowali policję o zaginięciu córki. Było to mniej więcej około godziny 19. 6 stycznia od samego rana funkcjonariusze oraz ochotnicy przeczesywali ulice, pustostany, kanały, rzeki. Rozpytywano również mieszkańców miasteczka. W mediach pojawiło się zdjęcie Mony, a policja apelowała do społeczeństwa o przekazywanie informacji co do miejsca pobytu dziecka. Na odzew nie było trzeba długo czekać. Pierwszych świadków pojawiło się już tego samego dnia, czyli 6 stycznia. Obie te osoby widziały dziewczynkę podobną do Mony na dworcu autobusowym i jedną z tych osób był chłopiec mieszkający na tej samej ulicy co Tinsleyowie. On bodajże miał 11 lat i kojarzył doskonale Monę. Dziecko nie było samo, towarzyszył jej mężczyzna, około 40. Jeden ze świadków zeznał, że człowiek, z którym była widziana dziewczynka, mieszkał swego czasu właśnie u Tinsleyów, wynajmował tam pokój. Kolejne osoby informowały, iż widziały byłego lokatora właśnie Tinsleyów w okolicach szkoły. Następną osobą, która wniosła wiele do śledztwa, był konduktor autobusu, który poinformował policję, iż 5 stycznia sprzedał bilety mężczyźnie w średnim wieku i jadącej z nim dziewczynce. Wygląd dziecka odpowiadał wyglądowi Mony. Mężczyzna zakupił 2 bilety do Redford, jeden normalny, jeden ulgowy oraz trzeci bilet, który był powrotnym, normalnym biletem. Para wysiadła w Redford przy Grove Street. Zeznania konduktora potwierdzili również pasażerowie autobusu. Policja ustala sporo informacji jak na pierwszy dzień poszukiwań. Rzadko się to zdarza, a mówimy o latach 30. Rodzice Mony zostali poinformowani o postępach w śledztwie. Poproszono ich o informacje na temat lokatora, który u nich mieszkał. Rodzice powiedzieli, że nazywa się Frederick Hudson. Poznali go poprzez siostrę Lillian. Mężczyzna wcześniej mieszkał w jej gospodarstwie. No i Tinsleyowie mówią również policji, iż wujek Fred, jak nazywały go dzieci, mieszkał z nimi nie dłużej niż 3 tygodnie. No i z powodu niepłacenia czynszu poproszono go, aby się wyprowadził. Wszystko odbyło się jednak jak najbardziej polubownie i w atmosferze, powiedzmy, przyjacielskiej. Skontaktowano się z siostrą Lillian Edith, która poinformowała stróży prawa, iż Fred rzeczywiście nazywa się Friedrich Nader. Mężczyzna ukrywał się przed wymiarem sprawiedliwości, ponieważ był poszukiwany w sprawie ustalenia ojcostwa. Edith nie miała dobrego zdania o Fredzie, nie miał stałej pracy, nadużywał alkoholu, nie dbał o higienę, głównie zatrudniał się jako kierowca ciężarówek lub mechanik samochodowy i często zmieniał pracę. Funkcjonariuszom policji szybko udaje się ustalić firmę, w której aktualnie pracował oraz miejsce jego zamieszkania. Wieczorem 6 stycznia policja zjawia się w domu Nadera. Ten nie zaprzecza, że znał Monę, lecz twierdzi, że nie widział jej od ponad roku. Przyznał, iż 5 był w Newark, ale nie spotkał jej tamtego dnia. Powiedział również, że jechał autobusem, lecz przed 16, nie tak jak zeznawali świadkowie, że po 16. Sąsiedzi Nadera widzieli Monę.
lub dziewczynkę bardzo do niej podobną w dniu zaginięcia oraz 6 stycznia, czyli dnia następnego. Na terenie posesji podejrzanego około 23 Fred został aresztowany, co prawda nie w związku z uprowadzeniem Mony, lecz na podstawie wcześniejszego wyroku co do ustalenia ojcostwa. Poszukiwania nadal trwały, lecz tym razem w wiosce Hayton w pobliżu Redford, bo tam właśnie mieszkał Fred. W jego domu znaleziono dziecięce odciski palcy, słodycze, kartki papieru z rysunkiem wykonanym przez dziecko, a pod poduszką w sypialni wazelinę. Przy dalszych oględzinach posesji na tyłach domu, tuż przy kanale, który tam płynął, ujawniono chusteczkę, którą rodzice 10-latki uznali za jej własność. Mimo iż dziś mamy tak wiele narzędzi, policja dysponuje świetnymi technikami, specjalistami, to dawno nie czytałam o sprawie, w której stróże prawa tak szybko i skutecznie ustalaliby fakty. Oczywiście to również olbrzymia zasługa społeczeństwa, które brało w tym czynny udział i zgłaszało się na policję właśnie z informacjami, gdzie ostatnio była widziana dziewczynka. Jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. Zaskoczyło mnie to w tej sprawie. Podczas okazania jednoznacznie wskazywano na Freda. Mężczyzna pod natłokiem dowodów zmienił wersję wydarzeń. Twierdził, iż spotkał dziewczynkę i Mona chciała jechać do ciotki Edith. Kobieta niedawno została matką, a Mona chciała poznać nowego członka rodziny. Fred postanowił jej pomóc i zabrał Monę do siebie, a następnie 6 stycznia odesłał autobusem do ciotki. Przyznał również, że miał romans z Edith. 7 stycznia Fred usłyszał zarzut porwania. Jedyne, co miał do powiedzenia, to tyle, iż nie zabrał Mony siłą. Poszukiwania dziewczynki trwały miesiącami. Uczestniczyło w nich wielu mieszkańców w okolicy, no oczywiście policja, ale również psy tropiące. Choć śledczy mieli już podejrzenia co do tego, co stało się z dziewczynką oraz co było motywem uprowadzenia dziecka, w żaden sposób nie mogli oskarżyć o to Freda. Prawo wówczas stanowiło no body, no murder, czyli że nie ma ciała, nie ma zbrodni. Fred został skazany na 7 lat więzienia za uprowadzenie Mony. Komendant ówczesnej policji poprosił o pomoc Scotland Yard. Funkcjonariusze pomogli w śledztwie. Poszukiwania Mony w tamtym okresie były jednymi z najbardziej zakrojonych na szeroką skalę. Media ogólnokrajowe pokazywały zdjęcie dziewczynki, informowały na bieżąco. Sprawa była na tyle głośna i szeroko omawiana w mediach, że z policją skontaktowała się kobieta, która uważała się za medium, twierdziła, że może pomóc znaleźć ciało dziewczynki. Rodzice Mony wyrazili zgodę i tak też Estelle Roberts nawiązała kontakt z Moną. Mona miała powiedzieć medium o jej tragicznej śmierci. Estelle twierdziła, że dziecko zostało zabrane do niewielkiego domu i tam uduszone. W wizji Estelle niedaleko domu, w którym zamordowano dziecko, powiedziała, iż płynie strumień lub jakiś kanał. Znajduje się również kościół i karczma. Ciało Mony zostało wrzucone do zbiornika wodnego. I tak naprawdę nie mogłam znaleźć informacji, czy oni poszli tym tropem, w sensie policja, i czy szukali Mony, tak jak to medium im powiedziało. Nie było na ten temat informacji, lecz ciało Mony zostało odnalezione przez przypadkowe osoby w rzece Idle 6 czerwca 1937 roku. Sekcja zwłok wykazała, iż Mona faktycznie została uduszona. Śledczy z powodu znalezionej w domu Freda wazeliny uważali, że dziewczynka padła ofiarą napaści seksualnej. Niestety rozkład ciała był na tyle zaawansowany, że nie można było tego ustalić. Mona została pochowana 10 czerwca, a 18 dni później Fred został oskarżony o morderstwo dziewczynki. I 22 listopada ruszył proces w sprawie zabójstwa Mony Tinsley. Obrońca Freda twierdził, iż brak jest motywu zbrodni,
i że dziewczynkę mógł ktoś napaść w drodze do ciotki. Sugerowano również, że mogła wpaść do wody i zaplątać się w przybrzeżne rośliny. Zaprzeczył temu patolog, który stwierdził, iż obrażenia na szyi dziewczynki wykazywały na cienką linę bądź sznurówkę. Lekarz był przekonany, że dziecko było duszone od tyłu, a jej język nosił ślady ugryzień. Nie przez kogoś, ale ona w trakcie duszenia po prostu gryzła swój język. Ława przysięgłych skazała Freda na śmierć. Mężczyzna odwoływał się oczywiście od wyroku, lecz jego prośby zostały odrzucone. Fred został powieszony 30 grudnia 1937 roku, dość szybko po wyroku, jakby nie było. Sprawa Mony była szeroko omawiana w mediach i choć zakończyła się tragicznie, wniosła coś do angielskiego prawa. W 1954 roku w Anglii przestała obowiązywać zasada nie ma ciała, nie ma zbrodni. Jedną ze spraw, które były podawane za przykład błędu, jakie niosło za sobą to prawo, była właśnie sprawa Mony. Oczywiście była jedną z wielu, ale brano to pod uwagę. W Polsce również pojawiają się procesy, gdzie poszlaki były na tyle silne, że skazywano ludzi, mimo tego, że ciała nie było. I jedną z takich spraw jest właśnie omawiana w jednym z moich podcastów sprawa Alicji Cesarz. Nosi tytuł Ma kochał na śmierć. Dla osób słuchających mnie na platformach podcastowych ten materiał jest niedostępny ze względu na kiepską jakość dźwiękową. To jest jeden z moich pierwszych podcastów, więc tak naprawdę uczyłam się trochę też na tej sprawie. A wracając do Mony, tak jak mówiłam, jestem pod dużym wrażeniem tamtejszej policji. Bardzo szybko połączyli fakty. I gdyby poszukiwania ruszyły może jeszcze tego samego dnia, kiedy jej rodzice zgłosili zaginięcie, to szanse na to, aby dziewczynka żyła, byłyby większe. Niestety tak kończy się ta historia. Chciałam Was, moi drodzy, poprosić o pomoc. Sprawy zaginięć to moja pięta Achillesowa. Nie jest tak, że ich nie lubię, czy też mnie nie interesują. Raczej zakłócają mój spokój ducha i angażują mnie o wiele bardziej niż te rozwiązane. A nie zawsze mogę sobie na to pozwolić. Jeśli są osoby zaginione, o których chcielibyście posłuchać, będę bardzo wdzięczna za wszystkie sugestie. I również chciałabym Wam podziękować za te ostatnie subskrypcje, łapki w górę i komentarze. Jest to dla mnie naprawdę bardzo miłe i jednocześnie pozwala czuć, że robię coś dla innych osób, co sprawia Wam i mi przyjemność. Zapraszam Was również na grupę na Facebooku. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia i mam nadzieję, że podsuniecie mi kilka ciekawych tematów.